Witam serdecznie, ukłony Łojciec z tej strony. Zapraszam na nową serię u mnie na kanale. Chwila oddechu od Silent Hill, aby wtłoczyć się w kolejny horror. Podejrzewam troszkę mniej intensywny, ale być może się mylę. Ciche miejsce, Quiet Place. Tytuł związany z całym uniwersum filmowym. Powstały już trzy filmy. Dwie pierwsze części z Emily Blunt. To był pomysł małżeństwa aktorów. Emily Blunt i Joe Krasiński. Bardzo fajny zresztą. Nie było może to jakiś przełomowy kino, natomiast fajnie się oglądało, gatunkowe. Trzecia część, która jest prequelem do całego Cichego Miejsca. Już niekoniecznie, obejrzałem i powiem wam szczerze, na kilka razy. Nie za bardzo mi to podeszło. Natomiast widzę, że uniwersum jest cały czas rozwijane. Dokładamy tu kolejne cegiełki. Póki co jednak gra, zobaczymy, czy pojawią się jakieś komiksy, nie wiem. Ja jakby też nie chcę też tego całego uniwersum tak mocno drylować. Aż tak bardzo mi to nie interesuje. W skrócie, obca cywilizacja, obcy gatunek przylatuje w nieznanej formie, w nieznany sposób na Ziemię. Nie wiem, czy z meteorytami, nie mam pojęcia, to chyba nie zostało do końca wyjaśnione. Może ktoś wie, to mi podpowie. I zaczynają mordować. Generalnie mają zajebisty słuch, także trzeba wokół nich przechodzić bezszelestnie. Nie widzą i tutaj generalnie mordują ludzi na potęgę. Zobaczymy, na czym będzie stała gra. Podejrzewam, że zasady jakby ogólnie znane wszystkim tym, którzy obejrzeli film. Zobaczymy, czy ta historia cokolwiek wniesie nowego. Dobra, mamy story. Nie ma polskiej lokalizacji, jest tylko angielska wersja. Znaczy jest tych wersji więcej, natomiast jest oczywiście jak zwykle rosyjska. Polskiej nie ma. Czekajcie, normal, poziom trudności. Ta gra ma jeszcze jedną fajną sprawę, że jeżeli macie włączony mikrofon w padzie, to wówczas potwór was usłyszy. Ja sobie to usunąłem, bo nie mógłbym tutaj ględzić tych swoich wywodów. Okay. Wait here. I'm gonna check it out. Martin, hold on. Martin, czyli to chłop ma na imię Martin. Natomiast my będziemy sterować niejaką Alex, z tego co widzę. Nie wiem, jaki to jest moment, czy to już jest po inwazji, czy jeszcze przed, ale wydaje mi się, że chyba już po. Dobra, przejmujemy sterowanie nad panią Alex. Widzimy tu buta w prawym dolnym rogu. Wydaje mi się, że but jest tym sygnalizatorem, który będzie nam tutaj powiadamiał, czy słychać nas, czy nas nie słychać, czy chodzimy bezszelestnie. Dobra, tu trzeba się schylić. Muszę sprawdzić, czy można tu biec. Czy na tym etapie w ogóle można zginąć? Nie, biegania nie ma. Jakby sam fakt pozbawienia nas możliwości biegania powoduje, że ta gra siłą rzeczy będzie długą pozycją. Czyli pomimo tego, że teren może, do który będziemy mieli do przejścia, nie będzie zbyt długi, natomiast samo dreptanie odpowiednio to wszystko wydłuży. Dobra, cały czas tutaj chodzę raczej dość głośno. Watch your step, be careful. Aha, czyli trzeba uważać na powierzchnię, po których się poruszamy. Każda powierzchnia powoduje, że te dźwięki nasze, łażenia dość mocno się roznoszą. No tu mamy wodę ewidentnie, no łażą się po wodzie. Nie wiem, czy jesteśmy w ogóle w stanie wyeliminować jakiekolwiek dźwięki. Włożymy sobie tutaj oczywiście analogiem slow movement. Ok, when you can't. Dobra. Spróbuję tak w miarę cicho przejść. Zobaczymy, ile mnie to będzie czasowo kosztowało. Trzeba oczywiście wykazać się dużą cierpliwością. Wydaje mi się, że bucior się żaden nie pojawił, czyli jakby szansa przejścia po wodzie. O, teraz już nas słychać. Bezszelestnie, jakaś tam jest. Podejrzewam, pojawią się takie momenty, gdzie siłą rzeczy będziemy musieli łazić po podłożu, które tak czy siak, niezależnie od tego, z jaką prędkością będziemy się poruszać, będzie wydawało dźwięki. Tutaj schodzimy. Gra chyba będzie raczej liniowa, nie będzie to żadnego otwartego świata, co moim zdaniem jest akurat dobre. Ja lubię zamknięte historie. Nie lubię łazić i wykonywać czynności, na które nie mam kompletnie żadnej ochoty. Oczywiście nie jest też powiedziane, że
ta gra spowoduje, że będę miał ochotę w to grać. Ostatnio grałem kilka tytułów i dokończyłem. I powiem wam szczerze, że to jest jeden chyba z głównych przyczyn, dla którego prowadzę kanał. Kończę niektóre gry, których w normalnym trybie bym w ogóle nie skończył. Mówię między innymi o Anacholi. Nie wiem, czy to mnie w jakiś sposób wzbogaciło, że się przemęczam. Chyba niekoniecznie. Natomiast były też takie tytuły, które pomimo, że początkowo niespecjalnie na mnie zrobiły dobre wrażenie, później z czasem bardzo się cieszyłem, że nie porzuciłem. Czekajcie, bo tu drzwi się otworzyły. Ja w dalszym ciągu nie wiem, nie mam żadnych informacji, ale wydaje mi się, że ja już jestem, że tu już jest po inwazji. Dobra, chałupa jest. Drzwi się otworzyły. Nie mamy latarki. Mam nadzieję, że z czasem latarkę dostaniemy. A, okej, tu mamy możliwość zaznaczenia sobie miejsca, do którego się udajemy, żeby przynajmniej wiedzieć, w którym kierunku trzeba leść. Chociaż jakby rozwidleń wielu tutaj nie ma. Christ. Czekajcie, tu są drzwi. Aha, czyli drzwi również musimy się nauczyć otwierać bezstrzelecznie. Oczywiście tutaj drzwi mają nienaoliwione zawiasy, co powoduje, że piszczą. Piszczące drzwi. Schodzimy chyba pod chałupę. No, brak latarki ewidentnie doskwiera. Oj, tutaj wdepnąłem w coś, co raczej nie powinienem wdepnąć, natomiast... O, puszka. Wirująca puszka, zobaczcie. Najbardziej rozwirowana puszka, jaką można byłoby sobie tutaj wymarzyć. Tu mamy liście. Ta warstwa dźwiękowa tutaj będzie na pewno istotna w tej grze. Ale skąd liście pod chałupą? Musiał tu nabiać. Jakiś wiatr tutaj podziałał, proszę państwa. Znowu jakaś puszka. God damn it! Wydaje mi się, że gdybym funkcjonował w takim świecie, to takie przedmioty, które generalnie utrudniałyby mi poruszanie, to bym tutaj skutecznie usuwał. A już takie puszki aluminiowe ewidentnie. Ja tu widzę, oni się niespecjalnie przejmują czymkolwiek. Sprzątaniem na przykład. Łup. Shit. Wow. Martin żartowniś. To są zawsze fajne żarty. Ktoś kogoś wystraszy. To jest takie zabawne. O Jezus. What's wrong? Shit. Hey, what do you need? Huh? Alex, come on. Please. Tell me how to help, okay? Martin? Mom? What is it? I don't know. She just Alex, it's me. It's Laura. Can you look at me, dear? Dobrze, Alex odpłynęła. Just look at me. Breathe. Alex dostała jakiegoś chyba ataku paniki. Jej chyba nie będzie można za bardzo stresować. Co jakby poruszanie się w tym świecie. O, dzień 105, czyli już mamy akcję kopniętą mocno do przodu. Chyba ta scena służyła temu, aby przedstawić nam Alex jako mocno schorowaną osobę. To jest Martin? Martin. We need food. Without it, the hospital won't make it. Wow. Ta miejscówka już wygląda bardziej creepy. O, Jezus, nie. Nie mamy, kurde, bateriów. Bateriów brak. A, no tak. Opady deszczu faktycznie pomagają. Pamiętam, że w pierwszej części Quiet Place w filmie można było sobie pogadać przy wodospadzie. Wówczas zagłuszał to dźwięk naszych rozmów. Dobra, wchodzimy. Tu już podejrzewam, jest opcja, że pojawi się monster jakiś. Ewentualnie będzie ta... Jakby tutorial chyba już mamy za sobą. Trochę czasu upłynęło, bo Martin się zabrodził. Brodę ma. Mina jakby mu zrzedła, już nie jest chyba skory taki do żartów. Okej. Okay. Już bardziej wyraziście nie mógł powiedzieć. Rozdzielamy się, czyli my idziemy tam, a on idzie tu. Dobra, Martin. Idziemy.
Okej. Leziemy. Patrzę na buta. Widzę ten piasek wszędzie, te plamy tu na schodach między innymi. Marty was right, okej. W filmie właśnie mieli usypane takie ścieżki, po których się poruszali, które zapewniały im jakąś tam bezszelestność. Które tłumiły troszkę odgłosy kroków. Sorry, wybaczcie, nie będę tego tłumaczył, nie będę tego czytał, o ile zajęłoby mi to zbyt dużo czasu, a też nie chcę jakby tutaj łamać się z tłumaczeniem. Czekajcie, spróbuję tutaj wypatrzeć podłoże. Tu coś leży ewidentnie. Jakby póki co nie ma żadnych oznak tego, że... Nie wiem, jak się nazwa, jak nazwać tego potwora, który... Potwory, które tu będą grasować. Ja nie wiem, czy one w ogóle zostały w jakikolwiek sposób nazwane. Gdzie ja mam iść? Okej. Kurde, szkoda, że ja nie widzę praktycznie... Którędy ja łażę. Wypatruję tylko tych piaskowych ścieżek. Okej, pamiętnik. Dobra, to już wiemy, bo już zaglądałem tam. Dobra. Explore the range. Powiem wam szczerze, że to... O Jezus, myślałem, że ja coś zrobiłem. Że takie zagranie typu, żeby się wolno poruszać. A czy oczywiście to jest mocno wpisane w cały scenariusz filmu i w całą historię. Ale to jest, przekładając to na język gry, to jest niezwykle sprytny sposób. I gra sama z siebie, z tego co tam zdążyłem się zorientować, przejście jej chyba zajmuje około 5 godzin. To teraz wyobraźcie sobie sytuację, że idziemy normalnym trybem. To ja nie wiem, czy byśmy tu w 2 godziny tego nie pyknęli wszystkiego. Czekajcie. Zamknięte. Okej. Staram się omijać te miejsca, gdzie faktycznie mógłbym jakieś dźwięki wywołać. Czekajcie tutaj. Zamknięte? Gdzie ja mam iść? Chyba na górę. Oby kierunek był słuszny. Jakby te znaczniki ewidentnie są na górze, także wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł. Nie mamy GPS-a, w sensie jakaś magiczna kreska, która tutaj przed nami się by pojawiła. Natomiast mamy tylko punkt, do którego powinniśmy dotrzeć. Natomiast sama droga to już jest nasza, znaczy może nie interpretacja, tylko próba znalezienia tej drogi. Okej. A, czyli to jest, mamy to, co jeżeli gdzieś utkniemy, nie będziemy wiedzieć gdzie iść, wystarczy klepnąć na dół. Czekajcie, bo ja nie wiem, tutaj mi się tutaj... Tutaj chyba nie przejdziemy. Dobra, idziemy w tą stronę. Tutaj podłoże zaczyna być, troszkę bym powiedział, nieciekawe. Jakieś paprochy. Nitki, okej. I mam klucza. Słuchajcie, a tutaj co? To jest jakaś kratka. A, potrzebuję śrubokręta. Czyli wypadałoby najpierw znaleźć narzędzia. Nie wiem, czy ja tu nie powinienem sobie troszkę szybciej chodzić. Nie chciałbym zginąć na tak zwany dzień dobry. O, cimno jak... Nie powiem gdzie. Czekajcie, chyba jednak tu. Bo teraz odpalił mi się tak zwany filmik przerwnikowy, pokazujący... O Jezus! Nie ma tak się wypierdzielić na dachu. Jakby tutaj tego typu upadek może być śmiertelnym upadkiem. Dobra, nikt nie przyleciał. Czyli chyba nikogo w pobliżu nie ma, ewentualnie nas nie usłyszano.
Dobra, chyba dostaliśmy się do miejsca, do którego mieliśmy się dostać. Tutaj widzę jej płuca. Zaczynają świrować. Dobra, wychodzimy tędy. Łazienka! W łazience zawsze można znaleźć ciekawe rzeczy, natomiast nie tutaj, nie w tej grze. Nie teraz przynajmniej. Yeah, mamy. Śrubajkow. Wiemy, do czego służy. Jakby wyjaśniać chyba nie muszę. Teraz będę musiał wrócić do tego miejsca, które odwiedziłem wcześniej, chwilę temu. Okej, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kusi, oczywiście kusi dość mocno, żeby przyspieszyć. Tak chociażby, żeby sprawdzić, czy faktycznie coś by nas tutaj ubiło. Dobra, odkręciliśmy jedną śrubkę. I to też powolutku. Oj, chyba za szybko trochę. Ten piekarnik otworzyłem. No dobra, idziemy. To jakby prędkość jest jedna i słuszna. O matko. Znalazłem wahadłowiec. Wahadłowiec to była zabawka z pierwszej części. Syn głównych bohaterów odpalił dźwięki, które spowodowały... Znaczy, czy ta zabawka sama mu się odpaliła, że przyleciał potwór i dzieciaka zabił. To był taki początek, powiem wam szczerze, dość mocny jakby. Śmierć dziecka. Takiego małego szprynca. Chyba tędy. Nie wiem, gdzie my są. Natomiast... Płuca mnie tu, proszę państwa, informują, że są w stanie takim słabym, alarmującym, chociaż przeszło na chwilę, ono się chyba męczy. Tutaj? Tutaj, dobra. Krab przejmuje kontrolę, ja mogę chwilę odpocząć, przypatrzyć się tutaj tej scence. Och, kurde, proszę państwa, elektronika, podzespoły jakieś. Wszystko się nada. Mapa. Mapa jest niezwykle przydatnym elementem. Papierowa. Nie tak jak dzisiaj, że wszyscy mamy w telefonach. Aha, piguły. Tutaj, dobra. Czekajcie, to jakiś papiurek. Klucyk. Aha, okej. Tam były jakieś faktycznie drzwi, które można byłoby... Tu widzę jakąś szafkę i gdybym grał w Silent Hilla, to teraz bym przywalił jakąś rurą. I tą szafkę, szybę bym zbił. Natomiast gramy w Quiet Place. Gdzie my mamy iść? Skoczyń Stochowską. A, dobra. Czyli nawet tu takie otwieranie skobelka, jak widzicie. O Jezu. Ewidentnie za głośno. Getting the surrender, ok. Mamy ten kluczyk do pokoju numer 4, czyli będziemy musieli się udać na górę. Zresztą ja wiem, w którym to jest miejscu, bo już to miejsce odwiedzaliśmy. Było napisane, że potrzebujemy klucza. Dobra, trampek mi się znowu pojawił. Jak mi się pojawia trampek, to znaczy, że niedobrze jest, proszę państwa. Być może gdybym zaryzykował i sobie chodził normalnie i nikt by tu się nie pojawił, być może tak to jest teraz ta scena skonstruowana, że
każe się tu wysilać, żeby nie robić hałasu. A być może to też służy troszkę jako trening, bo te monstra prędzej czy później się pojawią. Jest czwórka, okej. Okay. Lada. O! Okej. Okay. Black Metals. Music single. Okej. Okay. Nie ma tak się puścić tutaj teraz w tym świecie. Jakiś fajny kawałek metalowy. Kolejna łazienka, natomiast nic tu nie ma ciekawego. Kupa lumpów. W tle cały czas pulsuje taki bicik. Czekajcie, to co to będzie? Kolejna łazienka. Jakby nie wiem, na ile tutaj należy szukać, ile można znaleźć, czy w ogóle to ma jakiekolwiek znaczenie. Wydaje mi się, że chyba niekoniecznie. Że my spadli. Wow, dotarliśmy do jakiegoś miejsca, do którego mieliśmy dotrzeć. O, pigułki. Okej. Okay. Inhalator. A, test ciążowy, okej. Okay. Powiem wam szczerze, że tą ciążą również w pierwszej części ten motyw wystąpił. Skoro nas tak żywo zainteresowano tym testem, to wydaje mi się, że ma jakieś podejrzenia. Jakby robienie dzieci w tym świecie nie do końca, to nie wiąże się z żadną odpowiedzialnością. Przecież małe dzieci płaczą. Bardzo dużo płaczą. To chyba oznacza, że jest w ciąży. To chyba nie jest dobra wiadomość. Czyli to jest Alex, nasza bohaterka. No dobra, find Martin. Idziemy szukać Martina. Powiadomimy go o tej cudownej tutaj wieści. Możemy coś sobie wziąć? Ja bym brał wszystko. Oczywiście w ramach... A może się przyda? Skobelki. Trzeba tym analogiem tutaj dość tak szczuciem. A dobra, bo znowu mam moment, w którym jest i Martin. Hello, Martin. Okej. Okay. O, znalazł żarcie. Będziemy jedli. Okej, okay. Idziemy za Martinem. Martin idzie jakby troszkę żwawiej. Może ja też powinienem troszkę przyspieszyć. Bo z tych 5 godzin, które wspomniałem, że trwa cały tytuł. Zrobi mi się zaraz 7 albo 8. Będę się tak tutaj ociągał. Dobra, no widać trampka, natomiast podejrzewam, że już nic mi tutaj krzywdy chyba raczej nie zrobi na ten moment. Don't scream. Aha, okej. Okay. Save room. Wow! Martin, ledwo cię widzę. Aha. Batteries? No. No, nie mam baterii. Sure. Candles. Food. Light candles. Dobra, szukamy. Mamy świeczkę, czyli będzie nastrój. Aha, czyli trzeba będzie porozpalać te świeczki teraz tutaj. Odszukać je wszystkie.
My dad is the best. O, są jakieś dzieci tu były, mieszkały przynajmniej. Joshi. Horyra, panie. Wszystkie te świeczki odpaliłem? Chyba jeszcze nie. Szukajmy zatem dalej. Dad. Mam. Mama już w niebie chyba, z tego co widziałem. Czekajcie, jeszcze jakaś świeczka będzie... A, tu chyba coś jest. A nie, tu już odpaliłem. Coś chyba musiałem pominąć w takim razie, tak mi się wydaje. A, tam jest. Nie, to są zdjęcia. Cholera, panie. Gdzie tych świeczek więcej powinno być jeszcze? O, tu coś chyba jest. Dobra. Ps. Czyli dopiero odpalenie wszystkich świeczek zainicjowało... Ps. Give me your hand. Another prank? Never. The hell is this? A glove. You like it? It's so ugly. Oh. Well, I'm sorry. No gift receipt. Dostała rękawiczkę. Rękawiczka. Oczywiście mówi się rękawiczka. No thanks. You okay? Wow! Chłop zarazem gleje. Really? No, jest i dance. Radosny dance. No, I love you so much. O kurde. Alex znowu odpływa. Czyli nie tylko strach, jakiekolwiek emocje powodują, że ona... Astma, stres, okej. Okay. Powiem wam szczerze, to nie jest dobra informacja. Dziwną aktorkę, znaczy aktorkę, dziwną postać nam dali tutaj. Hold. When the stress level too high. No dobra, zobaczymy. Przejdzie. X-ray inhaler. Dobra, mam inhalator. What should we do? And we'll figure it out. When it cries, laughs. We'll keep it safe. How? I don't know, but we will. And your mom? She'll be a grandmother. Laura. No nie wiem, panie Martin. Ten optymizm troszkę dziwny. Podejście może i słuszne, bo jakby w tej sytuacji za bardzo... Brzmi jak plan. Okej. Okay. Takie, powiem wam szczerze, takie...
wzruszający ten moment w tej grze. Fajnie jest to poprowadzone, nie ma takiej jakiejś nachalnej lipy. Nie ma może jakichś piorunów takich emocjonalnych, natomiast te postacie takie, można je po prostu polubić troszeczkę. Martina na przykład. Stworzyła się tu tam taka mała rzeczywistość. Alex. Morning, sleepyhead. Sleepyhead. I put something in your backpack, along with the food. Nie wiem, czy to już jest. Mam nadzieję, że będzie jasno na dworze. No rain, aha, przestało padać, no to niedobrze. Czyli teraz musimy być ciszej niż byliśmy, było to wcześniej. Get back to the hospital. Idziemy do szpitala. Czekajcie, spojrzę sobie. Martin's Amazing. Tu grali w jakiś kółko i krzyżyk. Nie ma gierek na konsolach. Kółko i krzyżyk. Wracamy do korzeni gier jakichkolwiek. Nie wiem, czy ja tak powinienem sobie już teraz dreptać. Dobra, jest i Martin. Martin, no mówię, Martin porusza się dużo szybciej. Nie wiem, czy po tym piochu można zdecydowanie te girkami szybciej przebierać. Oczywiście to jest do sprawdzenia. Nie wiem, na ile czuli będą przeciwnicy. W sensie słuchowym. Na ile będę mógł sobie pozwolić. Dobra, mamy jakiś tam dzień. Wow. Coś tam pykło. Taka muzyka, która teraz się tu wędzi w tle, sugeruje, że najprawdopodobniej dojdzie do jakiegoś spotkania. Chciałbym powiedzieć coś o grafice, natomiast po prostu grafika jest. Nie ma szału, natomiast nie ma też jakby jakiejś tragedii. Tytuł kosztował 129 zł, także w zasadzie moglibyśmy być przygotowani na to, co tutaj zobaczymy. Ja pierdzielę ofiarą. Gdzie, co ona zrobiła? Wow! Przylazło. Jak się teraz zachować? Au! Co ty robisz? Ja pierdzielę, co za ofiara. O kurde! O kurde! God damn it, masakra, Marcin się poświęcił, uratował ją. Co za ofiara po prostu, Quiet Place, czy mieliśmy taki prolog. God damn it. Co to dziewczę odwaliło za akcję dziwną? Nie wolno być taką ciamajdą w takim świecie, tu trzeba... Nie, masakra. I po Martinie. Dzień 119. Alex, how's it going? Any progress with the Phenometer. Right. Kenneth. You get it working? No. You need something? Well, I'm heading to rations. Care to join me? No. No thanks, Dad. Okay. And how about I help you with the phenometer? I'm no tech wizard, but... Dad, no, it's not ready. Nie, ja nie wierzę, ona chodzi wszędzie z tym testem. A, to jest ojciec głównej bohaterki, Kenneth. I don't... 2 months? 2 months? Who else knows? Whoa. I told Martin before he... Alex, you will get through this. We will all get you through this.
me, Laura? No, Laura can't find out. Why? You really want to tell her I'm pregnant with her grandchild? Laura's always at her best when she has a goal. Since Martin's death, Mark's been running things, which is bad for everyone. This could give her something to focus on. Besides her, her grief. She will never forgive me. Never. Well, she's gonna find out whether or not we tell her. Not if we leave. Leave? There's a campsite turned into a National Guard outpost. They've got supplies. Well, we are not going anywhere. This pregnancy will be complicated. I can take care of you here. At a half-burned-down hospital out of supplies. Have you actually spoken to anyone at this camp? No, but... So we don't even know if the National Guard is still there. I'll find proof. No. You need to rest. Dad, please. Look, I'll find proof. Tomorrow I'll look for a radio and see if I can reach someone. And if the National Guard is at the camp? One step at a time. All right? You shouldn't have a dead flashlight. I'll get you a battery. No, I'll get it. Are there any nausea pills? Antiemetics. I'm not sure. Someone broke into the medicine cabinet. Now Mark won't let anyone near it. Okay. I'll collect what I can, so we're ready to leave once you contact the camp. Just be careful. Okej, okay, czyli mamy jakiś plan? Jeżeli stary potwierdzi, że camp cały czas funkcjonuje, będziemy mogli wtedy się zawinąć stąd. Czekajcie, spojrzę sobie jeszcze tutaj na papiórków, całe sterty. Tu mamy też kratkę wentylacyjną. Podejrzewam, prędzej czy później z niej skorzystamy. To są jakieś fotki. A second. Song idea. Dobra, słuchajcie, zakończę ten pierwszy odcinek w tym momencie. Po rozmowie z ojcem. Nie wiem, jak ta historia się rozwinie. Póki co mieliśmy spotkanie jedno z tym potworem, monstrem obrzydliwym. Podejrzewam, tych spotkań później będzie na pewno dużo. Ta cała gra będzie funkcjonowała na takich zasadach, że trzeba będzie przenikać obok tego stworzenia. Podejrzewam, tam nie jeden dead zaliczę. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się kręciło. Jakby sam początek być może nie był jakimś wielkim szaleństwem, natomiast te relacje między bohaterami, to w jaki sposób to zostało ujęte, nawet mi się spodobało. Także zobaczymy, co pojawi się w kolejnym odcinku, na który Was już teraz serdecznie zapraszam. Także pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, nara, cześć.